Kurator to jest praca taka jak mniej więcej strzał między oczy. To jest precyzyjne i wiadomo o co chodzi. Prześmiewcza, niezwykle ironiczna. Stworzona w konwencji takiego trailera filmowego. Szybko, błyskawicznie, najważniejszymi momentami konstruujemy treści jak gdyby na podstawie takich wyrwanych obrazów. From the dawn of time, man created art. It evolved rapidly, advancing, progressing, pushing the limits. Now it's time for this kind of thing. Nijaki facet orientuje się, że mógłby zostać kuratorem. Więc kupuje sobie podręcznik, z którego dowiaduje się, że kurator po pierwsze musi mieć bardzo specyficzną aparycję. Po drugie musi umieć patrzeć w sposób taki, żeby wszyscy mieli wrażenie, że głębia jego spojrzenia jest ponad to, co my jesteśmy w stanie zobaczyć. He revealed the secrets known only to few and stared them straight in the eye. He shed his old self. Defending art. I need a suit. With his mere pale body. I co najważniejsze, musi mieć w swojej biografii jakiś taki wyraźny skandal. Difficult challenges lay ahead. But when the moment of truth arrived, he found his unique voice. Shit! Shit! Take it off! Shit! His cry echoed throughout the world. Shit! Shit! A scandal broke out a few hours ago at the National Museum when an unidentified man attacked because of a sitting woman. The museum. Get him on the phone! W międzyczasie umiera kurator taki z poprzedniego rozdania w jednym muzeum, więc muzeum go łapie i on zamienia się w kuratora, który gestami magicznymi, nie ujawniając poglądów, czarując jak gdyby sytuację, nominuje pewną sztukę do swojej ważności, po czym kończy jak gdyby ten film gestem sztuka jest. Dalej nie ma żadnego wyjaśnienia, czym jest. Time was running out, but he remained true to himself. The world embraced his vision and awaited his revelation. Jest to film niezwykle prześmiewczy wobec artworldu, wobec nas, pokazujący miałkość intelektualną wszystkich poziomów, artystów, kuratorów, pracowników muzeów, którzy się dają zaczadzić pewnym takim mistyfikacjom, takim gestom magicznym, gestom nominującym, pozbawionym uzasadnień. Z tego się robi jakaś taka religia kreowania sztuki. Rzeczywiście film jest ironiczny, ale jest fantastycznie nakręcony. Ma taki perswazyjny speed. This summer, come witness the incredible story of The Curator. Mimo tego, że film dla nas jest w jakiś sposób przykry, nawet można powiedzieć bolesny, uważam, że należy zastanowić się nad tym komentarzem artystycznym, nad tą krytyką, ponieważ w naszym środowisku trochę za dużo jest takiego mistycznego samozadowolenia.
takiego przemilczania, takiej nawet można powiedzieć pewnej wyższości. Nie chcemy niczego wyjaśniać, nie chcemy rozmawiać, że jakby sztukę się robiło dla innych kuratorów, jakby to była nasza wewnętrzna rozmowa. To nie jest prawda, jesteśmy instytucją publiczną i naszym rozmówcą jest wyłącznie odbiorca. I dlatego uważałam, że ten film musimy mieć, że to jest jak gdyby podstawowe, że tak powiem, wyznanie winy trochę.